Może na kawa, dzień dobry. Weekend minie pod znakiem wyżowej pogody. I to są chyba najlepsze informacje pogodowe, jakie możemy usłyszeć, bo wyż oznacza przewagę słonecznej pogody. Tylko na krańcach wschodnich i na południowym wschodzie utrzyma się większe zachmurzenie, bo tam będzie więcej wilgoci w powietrzu, a tym samym przelotnie popada deszcz. Pojawią się także popołudniowe burze. Ale wszędzie ma być ciepło do nawet 24 stopnia. Tyle mają wskazywać termometry w niedzielę na Pomorzu Zachodnim. Jaka będzie noc? Ciepła z temperaturą do maksymalnie 9 stopni, zarówno na Suwalszu, w armii Mazurach, Mazowszu, także na Dolnym i na Górnym Śląsku. W pozostałych regionach 7-8 stopni, tylko na wybrzeżu nieco chłodniej, bo do maksymalnie 5. To będzie pogodna noc z większym zachmurzeniem tylko na krańcach południowo-wschodnich i właśnie w bieszczadach tej nocy ma padać deszcz. Nad ranem utworzą się tam także w wielu miejscach bardzo gęste mgły. Jaki będzie dzień? Od rana na zachodzie możemy liczyć tylko na piękne, słoneczne, nawet na bezchmurne niebo. Tu mapy, prognozy pogody nie pozostawiają żadnych złudzeń. Wyr rządzi w pogodzie. Piękne słońce od rana do wieczora. W pozostałych regionach większe zachmurzenie, ale w regionach centralnych, od Suwalszczyzny przez Mazowsze aż po Ziemię Łódką i podolny Śląsk, na pewno chmury nie będą przysłaniać słońca. Miesi się pojawią, to tylko dla ozdoby. Za to na krańcach wschodnich, na Polesiu Lubelskim, także na Podlasiu i na Podkarpaciu chmury przyniosą przylotne opady deszczu, a po południu także burze. Te Temuże mogą się okazać gwałtowne z ulewnym deszczem, z gradem, a także z silnym wiatrem. Prognozowana ta najniższa niższa temperatura właśnie w opadach deszczu i przy burzach do 17 stopni na Rzeszowszczyźnie. W centrum kraju 19, 21 do 22, nawet 23 na zachodzie kraju. A najcieplej będzie na ziemi lubuskiej, także na Dolnym i na Górnym Śląsku ciśnienie wysokie, 1007 hektopaskali. Z bardzo podobną pogodą zapowiada się także niedziela. Z tą różnicą, że będzie jeszcze cieplej do 24 stopni. Więcej słońca ma być na północy, na Pomorzu, na Suwalszczyźnie, Armii, Mazurach. Więcej chmur cały czas na południu kraju. To właśnie Wschód i południe kraju przez najbliższe godziny, także dni pozostaną pod chmurami. Początek tygodnia również z wyżową pogodą, z frontami w tle i z cały czas bardzo przyjemnym ciepłem, które płynie do nas z południa i z południowego wschodu. Dobrego popołudnia, do zobaczenia także wieczorem.